Eugeniusz Szamer, jeden z najwybitniejszych polskich geografów, jest uznawany także za ojca polskiej myśli geopolitycznej. Swoje poglądy przede wszystkim wykłada w dwóch książkach: Podstawy przyrodnicze Polski historycznej, a także Polska, ziemia i państwo. W obu tych książkach formułuje tezy, które są w polemice do tych formułowanych przez Wacława Naukowskiego. Wacław Naukowski, który był twórcą koncepcji przejściowości ziem polskich, twierdził, że de facto bardzo trudno Polsce jest utrzymać stabilną państwowość ze względu na brak pewnych naturalnych granic, które sprawiałyby, że zarówno jeżeli chodzi o granicę wschodnią, jak i granicę zachodnią, Polska może oprzeć się innym państwom, innym swoim sąsiadom i zachować swoją państwowość. Robert natomiast twierdził, że Polska posiada przede wszystkim położenie pomostowe, łączy zarówno obszar Morza Bałtyckiego, jak i obszar Morza Czarnego. Wskazywał tutaj na konieczność współpracy narodów obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego też uznawany jest za jednego z intelektualnych ojców koncepcji Międzymorza. To, co miało ułatwiać Polsce w ciągu wieków ekspansję polityczną, był naturalny układ polskich rzek, którego dopływy bardziej rozbudowane w kierunku wschodnim sprawiały, że naturalnym kierunkiem polskiej ekspansji politycznej był kierunek wschodni i południowo-wschodni. Romer polemizował także z niemieckimi geopolitykami, Hanslickiem czy Ratzlem, którzy to byli autorami koncepcji i forsowali koncepcję tzw. Europy Środkowej. Według niemieckich geopolityków polska państwowość de facto nie mogła ostać się dłużej. Właśnie między innymi ze względu na ten, w ich opinii, brak naturalnych granic, w ramach których mogłaby powstać jakaś stabilna polska państwowość. Stąd obszar Europy Środkowej, czyli spora część dawnych ziem polskich, jest naturalnym obszarem dominacji państwowości niemieckiej. Z drugiej strony wschodnie obszary dawnej Rzeczpospolitej to w opinii niemieckich geopolityków strefa wpływów rosyjskich. Twierdzili oni, że ten obszar to tak zwana Wielka Syberia. Romer w polemice do niemieckich geopolityków wskazywał przede wszystkim na różnice etniczne, kulturowe, które stoją i różnicują Polaków i Niemców, a także stał na stanowisku, że właśnie jedyną szansą na zbudowanie stabilnej polskiej państwowości jest wypracowanie pewnego wspólnego stanowiska i współpraca z innymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej. Eugeniusz Romer jest także uznawany za człowieka, który walnie przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ci, którzy wskazują właśnie na zaangażowanie Romera w ten proces, mówią przede wszystkim o pracy Eugeniusza Romera, którą napisał i wydał w 1916 roku, a którą był geograficzno-statystyczny atlas Polski, który to Eugeniusz Romer zdołał rozesłać do wielu państw. Między innymi to dzieło trafiło do Stanów Zjednoczonych. Wielu historyków twierdzi, że między innymi ta praca przyczyniła się do takiego, a nie innego stanowiska amerykańskiej administracji względem Polski i Europy Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej. W 1919 roku Eugeniusz Romer dołączył także do polskiej delegacji dyplomatycznej w Paryżu, która podczas negocjacji powojennych w Wersalu walczyła o kształt polskich granic. Eugeniusz Romer stanął wówczas na czele biura geograficznego, które to przygotowywało ekspertyzy dla polskich dyplomatów, mapy, karty kartograficzne, które stanowiły prawdziwy oręż w rękach polskich polityków. W 1921 roku Romer dołączył także do polskiej delegacji w Rydze, która to delegacja również walczyła o kształt i utrwalenie wschodnich granic Rzeczpospolitej.
Romer, choć początkowo był zwolennikiem maksymalnego rozszerzenia polskich granic na wschód, zrewidował swoje poglądy w trakcie trwania konferencji ryskiej, ponieważ stwierdził, że odrodzone państwo polskie nie posiada tyle środków, sił, by utrzymać tak duże terytorium, stąd był zwolennikiem ograniczenia polskiego terytorium na wschodzie. Więcej o Eugeniuszu Romerze pisze w miesięczniku Układ Sił. Tam znajdziecie Państwo także inne teksty dotyczące polskiej myśli geopolitycznej. Serdecznie zachęcam do lektury.